Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w gabinecie uzdrowiciela duchowego Tadeusza Pawłowskiego. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy na temat Słowo było u Boga, jest Bogiem, jest Kreatorem. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ludzie na tej planecie Ziemi, wszyscy, nie będę szufladkował, ale używają słów, nie zdając sobie sprawy, że słowo jest to moc ogromna i dlatego, nie będąc w przestrzeni serca, w swoim, nie mając wartości, dzieje się, mówiąc logicznym słowem, bardzo źle. A więc są choroby, wojny i tak dalej. Ale jak to się dzieje, proszę Państwa? Dzieje się tak, że jesteśmy zahipnotyzowani słowami na przykład multimediów, rządu i innych, globalistów i tym podobnie. Lekarzy tak samo, jak nam stawiają diagnozę. Może być to samo w rozmowie z sąsiadami czy swoimi dziećmi. Słowa są jako hipnoza. Jeżeli wierzymy w to, co mówią inni, nie mamy swojej wartości. I dopiero dzieją się cuda. Ponieważ ten świat zewnętrzny nie ma nic, a chce istnieć. A więc to, co mówicie, zaczyna się realizować. Jest to kreacja tego, co po prostu on nie ma. A więc podaję wam ja, bo wierzycie wszystkiemu to, co mówią inni. Słuchacie i wierzycie. To samo dzieje się, patrzycie i wierzycie. A przecież jeżeli mówicie, że jesteście katolikami, idziecie do kościoła, tam czyta, a słowo było u Boga, jest Bogiem żywym niby. Nie, żywym nie, martwym. Bo żeby słowo było żywe, to musi płynąć z serca, wewnątrz. Najpierw jest myśl, później słowo i ostatnie czyn. I to jest kreacja, Trójca Święta, ale w jedności Ducha Świętego. Tak to działa. I teraz jest takie porzekadło. Mowa jest srebrem, milczenie złotem. A więc ten, który nic nie wie, uważa się za guru, za nauczyciela i poucza ludzi. Są różne ashramy czy tak dalej. Dlaczego? Bo nie mamy wartości i na to się zgadzamy. I jest życie, daje nam cięgi, baty. Dlaczego? Bo świat zewnętrzny ma taką naturę. Jeżeli nie masz wartości, to ci dam to, co ja mam. A co on ma? Wojny, choroby, pomówienia, bluźnierstwa itd. I teraz proszę sami wyciągnąć wnioski, do kogo się modlicie na grobach, skoro nie macie wartości. Zastanówcie się. Tak jak mówiłem, ten filmik jest tylko przypominalny. Kim jesteście, a czego zapomnieliście? I jak bardzo ważne jest słowo. Słowo było u Boga, jest Bogiem, jest Kreatorem. Ale w sercu. Kreacja to tylko przestrzeń serca w jedności. A więc jeżeli przestałem się dzielić, jeżeli wszystkich biorę za Boga, za boskich, dlatego że żyjemy w jaźni, nie ma nic na tej planecie, tylko jaźń przenikająca, czyli w duszy Kreatora, a więc nasze słowa mają potężną moc. Potężno i dostajemy to, w co wierzymy. Globaliści przez multimedia, przez rządy i inne rzeczy zasugerowali wam pandemię. I teraz jak to zadziała? Nasłuchaliście tego wszystkiego dookoła,
w chorobę, w pandemię, nasłuchaliście się, że szczepionki, że maski i tak dalej. Coście sobie stworzyli? To było wszystko na wasze życzenie. Boście zawierzyli tym, którym nie powinniście nigdy wierzyć. Takie doszło do mnie z serca. Nie byłem w medytacji, bo medytacja jest to stan teraz. Teraz jestem, teraz pracuję, teraz idę na wycieczkę, teraz idę na piwo, teraz, zawsze teraz. Nie ja, bo ja nic nie ma. Dlatego nie uznaję ja za Boga. A wy zastanówcie się, proszę Państwa, co wy robicie? Teraz próbują znów oszukać was tabletkami przeciwko promieniowaniu. W szkole już to pewna nauczycielka mi mówiła, że cały transport przyszedł. Ona jest w szoku. Tak, proszę Państwa, jeżeli w to uwierzycie, będziecie chorować nadal. Jeżeli wierzycie w szczypawki i działacie przeciw swojej boskiej istocie, wasz wybór. Ja tylko mówię tak, jak ja to wszystko obserwuję i widzę. Nikogo nie namawiam, nikogo. Wziąłeś w mojej rodzinie też są tacy, którzy zaufali globalistom i wzięli zastrzyki. Przykro mi, ale ja z nimi nie sprzeczam się, bo to ich wybór. Co z tego? Oni bali się śmierci. Trudno, wzięli to wzięli. Jest mi przykro, ale nie mówię nic. Nie ma to sensu, bo to ich wybór. Po co mam się mieszać? I tak to wszystko idzie. Pamiętajcie, słowo ma moc. Nawet w tak zwanej Biblii o tym piszą, że to Bóg i to prawda. Przeżyłem to, bo już w poprzednim odcinku mówiłem, że z naiwności nie miałem wartości, tylko słuchałem innych, powielałem innych, czyniłem to, co inni chcieli, a więc przeżyłem swoją tragedię z naiwności. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Dobrego dnia. Co zrobicie? Pamiętajcie, co zrobicie, to wasz wybór. I jeszcze raz powtarzam. Mowa jest srebrem, milczeniem złotem. Zapamiętajcie sobie. Mówię to po to, abyście zrozumieli, że wszystko, co was spotyka, to wyście sami stworzyli swoją rzeczywistość. Powiecie, żeście nie widzieli. No i co z tego, żeście nie widzieli? Trzeba uczyć się na swoim życiu, na swoich błędach i zrozumieć, jak jesteście potężną istotą boską. A że zapomnieliście, ja też zapomniałem, ale nie wracam do tego, bo i po co? Okazuję wdzięczność, tak jak mówię. Wywrócę się o kamień. Dziękuję Ci, Boże, za to, że pobłogosławiłeś moje życie upadek. Ktoś mnie omówi, szyderstwo wyśmieje. Dziękuję Ci, Boże, za to, że pobłogosławiłeś moim wrogiem, nieprzyjacielem. I tak dalej. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jestem zdrowy, szczęśliwy, wesoły, radosny, że mam przyjaciół, bliźnik, że działa ten gabinet i to niesamowicie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.